Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam na rozmowę, na wysłuchanie rozmowy z księdzem Tomaszem Filipkiem, kapłanem, który od wielu lat pielgrzymuje z osobami niepełnosprawnymi do Krzeszowa, ale nie tyle, że jedzie autokarem, co na pieszo wędruje. Księże, ty tak zapytam już na wprost, jako dziennikarz, który relacjonuje czasami wasze wyprawy, mam ten problem czysto lingwistyczny. Bo kiedy mówię o pierwszym pielgrzymowaniu na Jasną Górę, gdzie większość osób to raczej oprócz małych dzieci idzie na piechotę, tutaj tak nie ma. I czasami się zastanawiam, na ile mogę napisać, że idą na piechotę. Mogę tak pisać? Na pewno idą na piechotę, tylko że niektórzy zamiast własnych nóg muszą posługiwać się swoim wózkiem i te koła zastępują im po prostu kończyny, które my używamy jako ludzie sprawni. Bo też nie wszyscy mogą wiedzieć, o czym rozmawiamy. Jest tak, że w pierwszą sobotę września do Krzeszowskiego Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przyjeżdżają osoby niepełnosprawne i przyjaciele rodziny. Ale jest taka grupa, którzy czują potrzebę, żeby iść, udać się z Legnicy w czterodniową w sumie pielgrzymkę i dochodzą tam o własnych siłach, tak naprawdę znosząc trudy drogi, czyli niedojedzenie, niedospanie, niewygody spania. I to są osoby niepełnosprawne, a druga część to są osoby, które im pomagają. Jak ksiądz by opisał osobom, które nigdy nie widziały, nie słyszały o tej pielgrzymce? Jak to wygląda? Myślę, że po pierwsze to jest doświadczenie wspólnoty, czyli bycia razem, bo to jest istotą pielgrzymowania. Nie sama droga, same kilometry, które się nabija na licznik pielgrzymkowy, tylko po prostu bycie na pielgrzymce, obecność. I tak się właśnie stało, że w 2008 roku z parafii świętego Tadeusza Apostoła wyruszyliśmy pierwszy raz z osobami niepełnosprawnymi, niejako jakoś tak, że szczególnie jak gdyby na nich się skupiając, po prostu dając możliwość osobom niepełnosprawnym, aby też doświadczyli pielgrzymowania, ponieważ ja to tak w własnym sercu rozumowuję, rozmyślam, przemadlam, widzę, że niepełnosprawność jest powołaniem. To jest bycie osobą niepełnosprawną w Kościele. To nie jest tylko tak, że no, mam jakieś dysfunkcje, ale to jest jakiś znak Pana Boga. Ale łatwo nam o tym mówić, którzy mniej więcej funkcjonujemy w takich o własnych siłach, a osoby, które od lat zmagają się z jakąś niepełnosprawnością albo ich rodziny, łatwo jest im pokazać taką perspektywę? Na pewno nie jest łatwo, bo no, tych barier jest dużo, nie tylko architektonicznych. Ich jest coraz mniej. Na szczęście widzimy, że to wszystko zaczyna być poprawiane, ale jest taka bariera o wiele większa, jakim jest lęk. I to jest wśród sprawnych tak samo, że ile osób się boi iść na pielgrzymkę, a co dopiero, kiedy osoba niepełnosprawna musi przełamać też no, barierę samego siebie, właśnie tej swojej niemożności pójścia. Ja powiem szczerze, że w tej mojej pielgrzymce niepełnosprawnych największą rolę odgrywają osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to jak gdyby największy sukces, kiedy tym osobom możemy umożliwić pójście, nawet czasem odciążenie rodziny, żeby oni mieli też swoją pielgrzymkę, wiedząc, że ich dziecko czy ich bliski idzie i modli się za nich, w wspólnocie, która się nim zaopiekuje, który się dobrze czuje i idzie i chwali Pana Boga tak jak potrafi, jak umie, w ten swój sposób, bardzo specyficzny, bardzo piękny. Osoby niepełnosprawne fizycznie to jest, moim zdaniem, to już powinni normalnie funkcjonować w każdej pielgrzymce, tylko po prostu z możliwością udostępnienia tej drogi. A tak to głównym jak gdyby celem jest pójście do osób właśnie z tą niepełnosprawnością, która no, jest taka naznaczona może czasem, no, jak to mówią, stygmatem, nie? Że osoba niepełnosprawna intelektualnie no, jest taka inna. I, no i dlatego też może potrzebuje innej pielgrzymki, bardziej takiej rodzinnej, wspólnotowej, takiej no właśnie bez napięcia nerwowego typu, że wszystko musi się udać,
bo nie musi. No i a bardziej skupienie jest na tym, co jest w nim samym, co właśnie, czym może się sam podzielić i na tyle, ile może właśnie siebie ofiarować. Dopiszę to pytaniem, co normalnie idziecie? Normalnie modlicie się na różańcu czy jakimiś godzinkami. Kwestia mszy świętej to jest to samo, co na normalnej pielgrzymce. Jak każdy pielgrzym wie, że jest tak zwany pakiet pielgrzyma, więc identyczny pakiet pielgrzyma. Zaczynamy godzinki, potem jest śpiew i różaniec i konferencja, i jest msza święta i wszystko to, co jest na pielgrzymce każdej. Jedynie teraz właśnie już poprzez doświadczenie tych kilku lat wiem, że na przykład odcinek drogi musi być jednak ustalony nie więcej jak 20 kilometrów, jednak jest to w tym tempie. Całodniowo oczywiście. Tak, całodniowy jeden etap do 20 kilometrów, dlatego że jest to jednak cały dzień. No i jest też tempo inne, jest odpoczynek inny. No troszeczkę inaczej, ale myślę, że nie ma takiej dużej różnicy. Zapytam o coś takiego bardzo, bardzo takiego tajemniczego. Tutaj ksiądz ma prawo mi odmówić informacji, ale myślę, że nie naruszą żadnej tajemnicy spowiedzi, ani jakiejś nawet rozmowy kierowniczej, bo to jest tak, że pielgrzymka, jak znam pielgrzymkę, która wędruje z Legnicy na Jasną Górę, to bardzo wiele osób mocno przeżywa pielgrzymkę poprzez możliwość rozmowy z kapłanem, duchowej rozmowy, po prostu czasem wyżalenia się, wyrzucenia z siebie jakiejś bóli albo pochwalenia się jakąś tam zasługą swoją duchową, albo po prostu czasami nawet wielogodzinnej spowiedzi. Czy pielgrzymka taka do Krzeszowa to też jest okazja dla tych osób albo dla ich rodzin właśnie, żeby czasem no, wręcz wyrzucić z siebie? Na pewno. Jest to właśnie taka chwila zostawienia czegoś, co jest właśnie w tej codzienności domowej i pójścia w nieznane. No to jest trudno powiedzieć faktycznie, co się dzieje w sercu każdego uczestnika. Ale były takie rozmowy, że aż księdza poruszało, czy to czasem nie ma co przecież aż pocieszać, tylko trzeba po prostu wysłuchać? Oczywiście. To jakbym chciał mówić o takich rozmowach, to naprawdę są niektóre wzruszające, a szczególnie zachowania osób idących są niesamowite. Na przykład taka rozmowa, kiedy osoba niepełnosprawna i to właśnie intelektualnie dziękuje Panu Bogu za to, że jest na świecie, że ją mama urodziła. Niesamowite, powiem szczerze, że są takie rozmowy, no ale nawet to patrzenie na to, jak uwielbiają Pana Boga, niosąc mikrofon i cały czas śpiewając do tego mikrofonu, modląc się, no to jest inny trochę świat, na pewno inny świat, który to wśród sprawnych intelektualnie jest może nie do pomyślenia, bo jest taki inny, jest dziwny, ale ten świat jest, myślę, też bardzo bliski Panu Bogu. Właśnie w tej prostocie swojej, w tej swoim oddaniu. Może czasem właśnie poprzez wiarę innych, nie? Poprzez opiekunów, tych, którzy przyjmują. Bardzo ważną rolę odgrywają ci, którzy przyjmują nas na pielgrzymim szlaku, czyli którzy nas witają z jakimś poczęstunkiem czy postojem, ale najbardziej tych, którzy przyjmują nas na noclegu i takim indywidualnym. To jest bardzo istotne, bo to czasem osoby zapamiętują do końca życia, że ktoś ich przyjął do swojego domu, swojego pokoju i dał im łóżko. Przyjął ich jak królów poprzez śniadanie i kolację i tak dalej. Także no, to jest bardzo duże doświadczenie człowieka, bycia bardzo blisko z drugim człowiekiem, no bo bez tego się nie da w ogóle iść na tej pielgrzymce. Czy ma ksiądz jakiś sposób, albo ksiądz obserwował i doszedł do tego, że jest jakiś sposób, aby głosić Ewangelię właśnie osobom, które
nam by się mogło wydawać, że poprzez katechezę, więcej wiadomości, więcej informacji, więcej szczegółów jakichś tam historycznych o Piśmie Świętym, nie wiem, jakieś wykłady o jakichś encyklikach, no to chyba niemożliwe, żeby w ten sposób tu głosić Ewangelię i katechizować. Z drugiej strony są osoby z rodziny, które często mają chyba w sobie ten wiedzą, że niosą taki niełatwy krzyż przez swoje życie i też jakby cukierkowo pokazywać Pana Jezusa też nie jest chyba łatwo. No, na pewno, jeżeli chodzi o taką teologię, którą można i powinno się na pewno głosić i uświadamiać osoby sprawne intelektualnie, no z tym na pewno nie możemy iść do osób, które no, zupełnie inaczej rozumują, zupełnie inaczej może patrzą na świat. Ich doświadczenie Pana Boga jest właśnie poprzez miłość człowieka, bardzo taką konkretną miłość człowieka. Myślę, że ten chleb posmarowany dżemem jest i podany, i uśmiech, i wytarcie buzi jest no, tą Ewangelią. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. No, to jest no właśnie popatrzenie trochę innymi oczyma na świat, ten sam. Świat Pana Boga. On jest taki sam, może tylko język się zmienia, ale tak naprawdę teologia jest ta sama, tylko inaczej przekazywana, inaczej jest ona rozumiana w tym właśnie sensie bardzo konkretnym. No myślę, to jest taka droga ewangelijna. Myślę, że bardzo bliska Kościołowi, no bo tak to Kościół się kształtował właśnie na tych doświadczeniu serca, bycia, świadectwa. Kto kiedykolwiek pielgrzymował do Krzeszowa, wie, że tam są górki, zwłaszcza przed Krzeszowem. Pchał ksiądz wózki? O, ja bardzo lubię pchać wózek. Przyznam się, z jakiego powodu? Z egoizmu. Bo pierwsza podstawowa rzecz to jest miłość do siebie. Wózek pcha się bardzo dobrze właśnie pod górę. Dlatego no, zdradzę pewną tajemnicę, że wtedy jak się człowiek spiera na wózku, ciężar swój kładzie na wózek, to tylko nogi idą. Wszyscy wiedzą, że ja z górki nie chcę, ale pod górę bardzo dobrze mi idzie i w ogóle szukam wózka, które mogę pchać. Skąd księdza to duszpasterzowanie wśród tych osób niepełnosprawnych? Skąd to się wzięło? No, można powiedzieć po rodzicach. Moja mama świętej pamięci pracowała ponad 40 lat w Spółdzielni Inwalidów w Bochni, z której to pochodzę. Zajmowała się takimi osobami właśnie w tym socjalnym im bycie, w tym zakładzie, w tej spółdzielni. I myślę, że to już domowo miałem zaszczepione jakiś szacunek, jakiś taki brak lęku wobec nich. A potem poprzez duszpasterstwo takiej wspólnoty jak Wiara i Światło. To jest wspólnota, która przyszła do nas z Francji, a w parafii, w diecezji tarnowskiej, z której pochodzę, była no, w latach 90. bardzo mocna. Praktycznie w każdej parafii były tak zwane wspólnoty muminków i paszczaków, Wiara i Światło. To jest właśnie taka organizacja, gdzie taka wspólnota, która zgromadzi rodziców, osoby niepełnosprawne właśnie intelektualnie. Głównie to jest nacisk jak gdyby podstawowy. No i przeżywają te swoje przyjaźnie, tworząc właśnie tą wspólnotę muminków, czyli dzieci, a paszczaki, czyli ci przyjaciele, opiekunowie sprawni, którzy się z nimi zaprzyjaźniają. I co wakacje był wyjazd tak zwany integracyjny, wyjazd rehabilitacyjny. No i w ten sposób ja poznałem taką wspólnotę. No tutaj wiem, że we Wrocławiu kiedyś była taka wspólnota wieroświatlana. Była też i w Lublinie. Wiem, że ksiądz biskup Stefan Regund w takiej wspólnocie był w Lublinie, bo no, już od wielu lat spotykam się z osobami, które też właśnie ten temat niepełnosprawności był dla nich bardzo ważny, właśnie tak jak biskup Stefan Regund, który rozpoczynał też taką dużą inicjatywę z osobami niepełnosprawnymi. Właśnie te pielgrzymki do Krzeszowa, no, pielgrzymka narodowa osób niepełnosprawnych do Lourdes w 2002 roku. To dla mnie to było wielkie wydarzenie takie duchowe.
Nie wiem, czy można łatwo podsumować taką naszą rozmowę, no bo chyba nikt sobie nie życzy bycia niepełnosprawnym, czy posiadanie w rodzinie kogoś niepełnosprawnego. No czasami tak się zdarza, to jest jakaś tajemnica, którą może chyba poznamy dopiero w niebie, ale jest jakaś perspektywa, w której łatwiej znosić ten ciężar albo w ogóle znaleźć radość, jak ksiądz tak od wielu lat towarzyszy takim osobom? Każdy doświadcza to indywidualnie, to jest na pewno, to nie ma chyba takiej recepty, że się każdemu wypisze tak samo, ale myślę, że tu zaufanie, myślę, podstawa wiary, to jest zaufanie i zaufać trzeba Panu Bogu, jeżeli się otrzymuje dar osoby niepełnosprawnej, no właśnie. To nie jest, ja nie mówię to w perspektywie jakiegoś zła, bo nie nazywam tego nigdy złem, tylko do może większe wymaganie miłości, może właśnie trochę zredukowaniem swoich ambicji, celów, no takiego czasem egocentryzmu. No, o niepełnosprawności można dużo mówić, ale jedna rzecz, która mnie kiedyś bardzo mocno zastanowiła, a to jest, pochodzi z filmu Noce i dnie. Jest tam taki urywek, kiedy proboszcz rozmawia z Agnieszką, tą, która bardzo się zachwyciła ruchem proletariackim. I właśnie ksiądz proboszcz jej tłumaczy, popatrzcie, dlaczego te wierzby są przy drodze, przy polach. Przecież karłowate, brzydkie, ojciec je podcina i tak dalej, po to, żeby ochraniać dobre zboże. Ja, bardzo mi to pomogło, że osoby niepełnosprawne to są taka ochrona, żebyśmy całkiem nie popadli w egoizm taki typowy, no, który nas zniszczy naprawdę, żeby dać dobre ziarno. Także cenimy sobie bycie z osobami niepełnosprawnymi na tyle, ile można. I tyle. Nie traktujmy ich jakoś strasznie wyjątkowo. Po prostu normalnie. No, są różne sytuacje. Tego się nie da po prostu powiedzieć, że jest zero-jedynkowo. Po prostu no, do każdego indywidualnie, z szacunkiem, z miłością. Tak nas Pan Bóg uczy. Ja dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że miałem pretekst, żeby poruszyć ten temat właśnie osób niepełnosprawnych w Kościele, jak one to przeżywają, też posłuchać kapłana, który im towarzyszy. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Boże. Pozdrawiam. Szczęść Boże.